Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek poświęcony GR Yaris. Okej, miało nie być już o Yarisach, ale ten odcinek w sumie warto jest obejrzeć. A dlaczego? Dlatego, że jeżeli jesteś kierowcą rajdowym, wyścigowym, czy też trackdayowym, czy też jeździsz na Coyotesy, to w sumie powinieneś obejrzeć ten odcinek. Dlaczego? Bo tutaj, w tej firmie u mojego serdecznego kolegi, robią się rzeczy, które prawdopodobnie mogą Ci się przydać. A jeżeli masz jeszcze GR Yarisa na stanie i chciałbyś poprawić precyzję tego auta w prowadzeniu przede wszystkim, to ten odcinek jest dla Ciebie. Materiał dzielimy na dwa odcinki. Ten, który tutaj zaraz zobaczycie w hali, gdzie produkowane są elementy zawieszeniowe, i ten, który będzie na torze, ale to za jakiś czas. Więc zapraszam do odcinka. Albert, mój serdeczny kolega, który zaprosił mnie tutaj do tak naprawdę prezentacji. Albert, powiedz mi, bo z tego co się dowiedziałem, to chyba jesteś pierwszą firmą w Polsce, która zaprojektowała wszystko od podstaw, jeżeli chodzi o zawieszenie do GR Yarisa. Z tego co mi wiadomo, to pierwszą firmą na świecie, tak kompleksowo. O, widzicie? Proszę bardzo. Temat Yarisa był bliski naszemu sercu, bo uważamy, że jest to auto w pewien sposób genialne. I chcieliśmy zrobić coś więcej, bo auto się zapowiadało, że będzie bardzo dobrze prowadzić, bardzo dobrze jeździć, będzie cieszyło się dużą popularnością i uznaliśmy, że chcielibyśmy mieć produkty tego auta w swoim portfolio. I jak tylko się udało w styczniu znaleźć pierwszego, który odebrał samochód, wzięliśmy auto na podnośnik, rozebraliśmy do ostatniej śrubki całe zawieszenie. Wykonaliśmy skanowanie, mierzenie, sprawdzanie wszystkich po kolei elementów tego samochodu. I zajęło nam pół roku stworzenie zawieszenia, takie jak za chwilę będziecie mogli zobaczyć. Obejmuje ono cały komplet, czyli zaczynając od przednich, tylnych sanek, poprzez przednie i tylne zwrotnice i oczywiście komplet wahaczy regulowany. Ten zestaw umożliwia jeszcze lepsze ustawienie zawieszenia, jeszcze lepsze ustawienie preferencji zachowania się samochodu pod kierowcę. Ustawień jest bardzo dużo, nie będę ich wymieniał, bo zajęłoby to nam 5 do 10 minut, ale naprawdę można ustawić wszystko. Największym barierem jest tutaj zwrotnica, która dużo więcej daje niż seryjna. Czyli dobrze ja widzę, ta zwrotnica jest tak, tutaj. Tak, mamy ze sobą zwrotnicę. Po pierwsze jest ona aluminiowa. Żeby była lekka, tak. Seryjne są stalowe, więc tutaj już mamy kilka kilo do przodu. A jak bardzo dobrze wiemy, masa nieresorowana jest to kluczowa masa, którą trzeba zbijać w samochodzie, który ma dobrze jechać po zakręcie. Mamy przednie i tylne zwrotnice, tam jest mnóstwo regulacji, mnóstwo ustawień, możemy regulować sobie dowolne rzeczy, bump steer. Ja Ci tutaj przerwę, bo chciałbym też jeszcze wszystkim widzom swoim opowiedzieć, że większość motorsportowych części, które umożliwiają precyzyjne podróżowanie po odcinku specjalnym, tudzież w zakrętach, trackdayach i tak dalej, pochodzi praktycznie od Ciebie. Ja mam taki zestaw w sumie bezpośrednio od Ciebie, który kupiłem wraz z samochodem. Jest to zestaw sanek przednich, tylnych i plus te wszystkie wahacze, rzeczy, które wcześniej wyprodukowałeś na potrzeby właśnie też między innymi tego pakietu R4, który był montowany i jest montowany nadal w Lancerach Evo 10. Natomiast jeżeli chodzi o inne samochody, zaraz do Yarisa wrócimy, to 9 też była pod Twoją, że tak powiem, jurysdykcją, jeżeli chodzi o... To dawno temu zaczynaliśmy od 9, potem była 10, to były takie pierwsze projekty, natomiast no dziś jesteśmy lata świetne dalej, bo tak, jesteśmy 6,5 roku
do przodu. Dużo się nauczyliśmy i w tej chwili projektujemy wszystko od początku do końca sami. I mamy całą grupę Volkswagena, bo popularna grupa, z której ja się wywodzę, to Audi Coupe Quattro, takie stare, stare Audi, tak. Pięciocylindrowe, ja od tego zaczynałem. Poprzez nowe samochody w tej chwili, jak TTRS, RS3 czy RS4, to też do tego mamy zestawy zawieszeń. Właśnie, właśnie w tej chwili się wyświetla strona twoja internetowa, gdzie jest tak naprawdę szczegółowo opisane, co i jakie części do poszczególnych samochodów produkujesz. Rzucę tylko jeszcze, że robimy do Supry, do Nissana GT-R, do różnych też innych samochodów, więc warto zobaczyć, bo może coś was zainteresuje. Przechodźmy do meritum, bo tak naprawdę dużo rzeczy wyprodukowałeś i powiedz mi, a cóż to? To jest wahacz, my go nazywamy banan, tulejka. Tak? My go nazywamy banan, to jest górny regulowany wahacz do tyłu tego samochodu. Tak. I on umożliwia regulację, płynną regulację tutaj na takiej śrubie rzymskiej. Jeden gwint jest prawy, drugi jest lewy. Dzięki temu mam płynną regulację pochylenia koła z tyłu. Z tyłu. Dodatkowo jest tutaj fajny key bajer zrobiony, żeby ominąć amortyzator, więc mamy niesymetryczne mocowanie, tak. Tutaj widełki, tak? To jest na przykład ten jeden wahacz, tak? Wahacz tutaj, mam kolejny, który jest przód, twoją produkcją. To jest przód, tak. Pełna regulacja. Tak jak twoje dziecko trochę takie, wiesz, takie tak, zrobione, urodzone w bólach. Oj, bólach. Powiem ci tak, że jak zaczynaliśmy ten projekt, to sobie zakładałem, no dobra, 3 miesiące. Mhm. Zeszło 6. Ale nie dlatego, że objęliśmy się, tylko dlatego, że uznaliśmy, że chcemy zrobić to dobrze, A do Z. Po zeskalowaniu samochodu, o czym już mówiłem, mamy specjalny software do symulacji pracy zawieszenia samochodu, mhm. który mówi nam, jak zachowuje się kinematyka tego samochodu. Mając doświadczonego inżyniera tutaj jednego i drugiego, mogliśmy tutaj sobie tą kinematykę poprawiać i modelować ją, żeby auto pracowało tak, jak my chcemy, z zawieszeniem zmienionym, bo co się dzieje, jak ludzie kupują samochody? Może z Yarisem to jest dopiero początek, ale ludzie kupują samochód i pierwsze, co robią, to zmieniają w nim zawieszenie, auto obniżają, a no nie wiedzą o tym. To jest największy błąd. To jest duży błąd. Na beton i nisko. Tak, na beton i nisko, ale nawet jeżeli go nie zrobią na super beton, nie zrobią go super nisko, to zmieniają sposób pracy tego zawieszenia, ponieważ zmieniają te 30 mm średnio opuszczając samochód, tak? I to powoduje, że te wahacze, te całe zawieszenie pracuje zupełnie inaczej. One nie pracują już tak optymalnie, jak wymyślił to producent. Oczywiście potencjalnie użytkownikowi wydaje się, że jest lepiej i jest lepiej, ale żeby auto jeździło faktycznie dobrze, to wszystko trzeba przeliczyć do nowej wysokości. Tak? W związku z tym u nas klient dostaje 60-70 stron instrukcji, gdzie ma wszystko wytłumaczone, jak ma ustawić, jakie kąty, do czego. No to jest bardzo skomplikowany proces, żeby taką instrukcję stworzyć. Na samym końcu my mówimy tak, słuchaj, jeżeli jeździsz na track dayach i masz mniej więcej taką oponę i mniej więcej takie zawieszenie, to ustaw je sobie na taką wysokość, ustaw takie kąty, no i potem oczywiście dostrajaj pod siebie, ale dajemy bazowe ustawienia do tego samochodu. Natomiast wracając do tego, tu mam przedni wahacz. Tak samo regulacja camber caster, plus możliwość przesuwnięcia tu na tulejkach, no i mocowanie do zwrotnicy mamy tutaj. Idzie do seryjnej zwrotnicy ten wahacz włożyć. Tak, oczywiście. Powiem ci, że jest bardzo lekki, bardzo, bardzo fajnie wygląda. Muszę przyznać, że wszystkie elementy, które tutaj widziałem, wyglądają przecudownie. Zresztą ja jestem taki trochę zboczony na punkcie tych wszystkich aluminiowych rzeczy. A to jest już kolejna twoja produkcja, to jest wzdłużny chyba wahacz, tylny, tak? Tak, to jest tylny wzdłużny wahacz i tutaj mamy takie dość unikatowe rozwiązanie. A kurczę, no bo widzę, tak, tutaj to nad tym, tutaj w kuluarach mówiłeś mi, że nad tym to najwięcej pracowaliście. Znaczy, nad tym elementem siedzieliśmy 3 tygodnie, tak? Nie wiem, chcesz, żebym go wyjął? Tak. Okej, okay. Nad tym elementem siedzieliśmy 3 tygodnie. On jest tak fajnie zrobiony, bo on jest wyprofilowany. Jakby odlany z takiego jakiegoś... No nie jest odlany, jest zrobiony na maszynie pięcioosiowej, gdzie zostały analizowane wszystkie naprężenia, które mają miejsce przy tym wahaczu. I tak został on wymyślony, żeby był a lekki, dwa wytrzymały, żeby spokojnie można było robić hopy kilkunastometrowe w tym samochodzie, to się nie urwało, a zarazem, żeby było bardzo lekkie, bo nie jest problemem. No lekkie jest, to dowalić pierwsze. Tutaj powiedzmy, tak. Nie wiem, 10-milimetrową blachę i zrobić z tego czołg pancerny. Pospawać, tak. Tak, ale chcieliśmy, żeby to było lekkie i funkcjonalne. I co to umożliwia? Ale to jest zrobione przez maszynę, to nie jest jakiś odlew, tak? To jest zrobione przez maszynę, pięcioosiową, gdzie tutaj widać jeszcze ścieżki po frezowaniu. Tak. Natomiast ten wahacz ma bardzo unikalną funkcjonalność i z tego, co wiemy, to chyba jesteśmy pierwsi znowu na świecie,
bo ma możliwość regulacji w zależności od stopnia, który chcemy uzyskać, jeżeli chodzi o, to się nazywa antiskład. Czyli w momencie, kiedy auto przyspiesza, to tył auta siada na sprężynach. No tak, jest to normalne. A chcemy skierować ten ruch nie na sprężyny, tylko na opony, żeby nie tracić czasu i energii na ugięcie sprężyn, tylko żeby ta energia maksymalnie została skierowana na koła. Czyli żeby wszystko, cała siła, którą generuje auto przy wyjściu z zakrętu, żeby ono nie siadło, nie pochyliło się, tylko żebyśmy maksymalnie dużo skierowali na koła, żeby mu ten potencjalnie wyjść najlepiej z tego zakrętu. Tak, to jest coś takiego, to jest chyba takie same zjawisko, jak na przykład startujesz, zaciągasz ręczny, samochód przysiada i wtedy to ruszasz, chcemy, żeby auto nie zniwelować. Tak, żeby to zniwelować, żeby jak najwięcej energii skierować do kół. Tak. I to się nazywa antiskład. I to jest regulacja i tutaj, na trzech otworach, mam możliwość regulacji pomiędzy tym punktem a tym punktem, tak? I tutaj mamy też dodatkowe punkty regulacji. Czyli wszystko to idzie w karoserię, to na górę, idzie, to zostaje na dole i tutaj mam tak. Wszystko to ma użytkownik wyjaśnione w instrukcji, tak? Gdzie mówimy mu po co, dlaczego jest ustawienie 0, czyli ustawienie bazowe, potem ustawienie plus 20, co oznacza mniej więcej takie po środku agresywności, no i plus 40, kiedy dajemy maksa z tego antiskładu, kiedy wszystkie, całą energię staram się kierować na koła, aby wyjście z zakrętu czy start był maksymalnie efektywny. To wahacz, banan tak zwany. Tak, górny, tylny. Górny, zwrotnica, tylny wzdłużny wraz z mocowaniem górnym, plus do tego sanki. Sanki skręciłeś? Sanki mam, zaraz w przebitkach Wam pokażę te sanki. Sanki są kompletne, przód i tył, tak? Tak. Z tego, co udało mi się Za kilka zobaczyć. Dni mamy testy na Słomczynie. To już mówiłem dla naszych widzów, że odcinek dzielimy na dwa. Dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać to wszystko tak i dotknąć, żebyście wiedzieli, o czym mowa, bo czasami w samochodzie, jak już to jest pomontowane, poukrywane, to tego nie widać, a działa. Więc za jakiś czas, czyli chyba za 3-4 dni, pojedziemy na Słomczyn i tam będziemy przesiadać się z seryjnego Yarisa do właśnie zrobionego, wyposażonego w te elementy. I właśnie jestem bardzo ciekaw. Chciałbym, żebyś też się przejechał. No ja, oczywiście. Przecież to więc nie ma, będziesz mógł o swoich odczuciach nam opowiedzieć. Czym dzisiaj jest też problem. Ludzie nie wiedzą o tych rzeczach. Ludzi trzeba wyedukować, bo każdy z nas wie, zakładamy zawieszenie, będzie lepiej, ale nie wiedzą, że za tym powinna iść pewna sekwencja zdarzeń, którą także trzeba wykonać. Oczywiście, oczywiście. Więc będziemy tłumaczyli, będziemy robili kilkunastominutowy film instruktażowy, gdzie będziemy ludziom pokazywali, dlaczego warto. No i przy okazji wrzucimy GoPro pod samochód, żeby można zobaczyć były efekty. Teraz kolejna sprawa, bo każdy z nas, powiedzmy też tak samo ja, no każdy z nas, no ci, którzy kupili Yarisa, w jakiś tam stopniu go modyfikowali. Ja pamiętam, miałem Focusa, więc zrobiłem ile dało się, taki stage pierwszy, po to, żeby poprawić, powiedzmy, nie wiem, oddech silnika, czyli downpipe, nie wiem, wrzuciłem te wszystkie rzeczy zbędne z samochodu, żeby szybciej jechać na odcinku. Oczywiście łapy pod silnik, bo z trójką był problem, zresztą w Yarisie też tak samo jest ten problem. Za chwilę. Gdzieś tutaj łapa chyba już jest zamontowana, zaraz zobaczymy. Więc powiedz mi tak, no nie każdy zwykły użytkownik tego Yarisa zdecyduje się na pełen pakiet. O kosztach zaraz pogadamy. Mam nadzieję, że powiesz, ile to kosztuje. Przynajmniej orientacyjnie. Orientacyjnie, tak. Ale jak się zastanawiał, ile powiedzieć. Ale właśnie chodzi mi o to, że nasza wizyta jest też skierowana i nasz film jest też skierowany dla tych użytkowników, którzy chcieliby na co rozpocząć dzień przygodę. Tak, i na co dzień używać tego auta, ale żeby to auto nie było, nie przeszkadzało mu w tej jeździe. Powiedzmy, pomagało i zrobić taki, wiem, bo rozmawialiśmy o tym i chciałbym, żebyś stage 1,5, stage 2, tak, nie robisz stage 5, tylko zrobisz tak po kolei. Pierwszym, wydaje mi się, elementem, który wymaga zmiany na samym początku, to jest łapa skrzyni biegów.
Tam jest problem taki, że w zakręcie, kiedy auto jedzie mocno, te gumy pod samochodem się na tyle uginają, że te biegi nie wchodzą tak idealnie, więc to jest taka zmiana, to jest taki element, który mamy już od jakiegoś czasu w ofercie, cieszy się dużą popularnością, to tego dużo sprzedajemy. To jest taki stage w ogóle, zawieszeniowo to jest pół. Poprawiasz to, żeby można było te biegi precyzyjnie wbijać, kiedy idziesz faktycznie na limicie w zakręcie. Dokładnie. Drugi mi się wydaje takim elementem, który warto zrobić, to zrobić przedni wahacz i poprawić ten camber caster, tak? Czyli to, tak? Kiedy masz możliwość położenia koła troszkę bardziej na track day'e, masz możliwość, żeby to auto się lepiej kleiło, no i ta zewnętrzna strona opony się nie zużywała tak bardzo. Dokładnie, czyli tu już mamy tak, poduszkę pod skrzynię, dwa wahacze i tutaj dodajmy, że zaprojektowałeś to wszystko w taki sposób, że nie trzeba wymieniać całkowicie wszystkiego, czyli sanek, tak, tylko to pasuje do seryjnych sanek. Tak, to jest właśnie plus tego przedsięwzięcia. Raz, że jest lżejsze, a dwa, że daje możliwość regulacji ustawienia pochylenia koła, a także wyprzedzenia koła, tak? Banan? Czy wchodzi banan w to jest stage 2, ja bym uważał, że stage 1,5 to będzie tutaj. Ten wahacz, bo ten wahacz naprawdę robi, bo my taki sam wahacz mamy do zrobionego w Volkswagena, gdzie jest podobna konstrukcja zawieszenia w Golfie 7, w Golfie 8, w RS 3 i ten wahacz ludzie sobie strasznie, strasznie chwalą, dlatego że on umożliwia katapultowanie auta z zakrętu. A właśnie, czyli no to muszę to sprawdzić, czyli tak naprawdę. Aha, i jeszcze tutaj może zwrotnice wymagają? Stage już 4 czy 5, tak. To jest taki stage ostateczny. Kolejną rzeczą to są sanki, czyli tak, łapa silnika, przedni wahacz, ewentualnie ten tylny wahacz, tak. Potem komplet wahaczy i wtedy w tym komplecie wahaczy mamy już auto, które się bardzo dobrze będzie prowadziło, tak? Ale jeżeli chcemy iść dalej, to sanki przednie, tylne. No, no samym zwieńczeniem jakby wszystkiego już dla profesjonalistów, którzy wiedzą jak to ustawić, bo to nie jest łatwe, no będą zwrotnice przednie, tylne, tak? Kiedy będzie pełny pakiet, kiedy osoby, które się no będą chciały walczyć o dziesiąte sekundy będą sobie to poprawiały i będą wygrywały, objeżdżały te wszystkie Lancery i te inne zmodowane samochody. No dobra, a teraz czas omówić sanki przednie. Ile czasu zajęło Ci przygotowanie i zaprojektowanie właśnie tego typu konstrukcji? Słuchaj, te sanki wraz z przyrządem do wykonania ich zajmują 3 miesiące czasu. Czyli jedna osoba analizuje całą kinematykę samochodu, następnie zadania są rozdzielane na zespół i każda z osób, inżynierów, dostaje swój segment do wykonania po uzgodnieniu wcześniej, jak cała kinematyka samochodu ma pracować. Czyli jakby wiemy, co chcemy osiągnąć i teraz zmieniamy poszczególne elementy, tak żeby osiągnąć maksimum, wykonując poszczególne elementy, tak? Czy ty jesteś w stanie na przykład wirtualnie sprawdzić, jak pracuje cały ten zaprojektowany model? Oczywiście, że robimy MES-a. MES to skrót, który umożliwia analizę, jak będzie zachowywało się zawieszenie w tym samochodzie. Robimy analizę przyspieszenia, analizę hamowania, analizę skrętu, analizę cofania i hamowania, analizę cofania i przyspieszania jednocześnie. Robimy tych analiz, jest cała procedura, cała sekwencja zdarzeń, które wykonujemy. Na samym końcu wiemy, że ten element musi być na przykład gruby, tutaj tyle, żeby nie było żadnych odkształceń, tak? A ta rurka może być już cienka, bo tutaj nie są przenoszone siły, tak? Żadne takie czy owakie. Czyli masz dwa zestawy, jeden przód i tył i tak naprawdę cały zestaw, czyli wszystko zostało wymienione, co mogłeś zamienić seryjnego. Tak, włącznie z drążkami kierowniczymi z przodu, które umożliwiają też ustawianie takiego fine-tuning pod kierowcę, wiesz, jak na przykład oddziałuje bump steer. Widziałem zawieszenie KW, więc też jakby dobraliście. No tak, będziemy rekomendować. Bardziej to takie streetowe, takie, nie typowo. Trackdayowe. Trackdayowo, streetowe takie, żeby, bo wiadomo, można ale, byłoby. Ale to jest KW, słuchaj, Club Sport. Czyli to jest three-way Club Sport, taki trackdayowy, dobry zawias trackdayowy. Tak? Nie jest to Raiger, tak. Ale jest to naprawdę dobra półka trackdayowa, gdzie przy tym samochodzie uważam, że to w zupełności wystarczy. No chyba, że ktoś będzie jeździł rajdowo, to na przykład konsultowaliśmy się i jesteśmy w kontakcie z inżynierami z Samsonasa, bo oni mają do tego samochodu zestaw z większym skokiem zawieszenia i też to zostało przewidziane, że zostanie większy skok zawieszenia obsłużony na naszym zawieszeniu, będzie to działało. Konsultowaliśmy z nimi wszystko, panowie też byli zachwyceni, że ktoś taki że fajne rzeczy robi, więc bardzo się cieszę, że mogliśmy z nimi o tym pogadać i nasze zawieszenie będzie to obsługiwać, więc do rajdów, do jakichś skoków. Zestaw szutrowy jest taki sam jak asfaltowy, tylko tak. Kwestia jest amortyzatora, tak? Ustawień i ustawień. I ustawień, tak, no bo, oczywiście. Od wysokości ustalamy całą resztę.
No ale jeżeli na przykład, nie wiem, mówię, że chciałbym zamówić sobie szutrowy zestaw do GR, to ty na przykład musisz coś zmienić w poszczególnych elementach? Nie, dostajesz tylko na tej mojej 50-stronicowej czy tam 70-stronicowej instrukcji, jeszcze się pisze, więc nie wiem dokładnie ile wyjdzie, ale wiem jak wyglądało w poprzednich samochodach. Dostajesz informację, jeżeli używasz to auto na track day'e, to my rekomendujemy ci takie zawieszenie, opuść je o tyle i tak dalej. Jeżeli używasz auto na szutry, to możesz wsadzić hamulec 15, rekomendujemy dwie firmy, które wiemy, że pasują hamulce od nich do nas. Tak? Plus rekomendujemy zawias na przykład Samsonasa, tak? I rekomendujemy takie bazowe ustawienia, a do tych bazowych ustawień w naszym zawieszeniu ustaw to, to, to i tak, i da ci to bazę wyjściową do testów. Oczywiście potem kręcisz śrubkami pod siebie, ale da ci to bazę, wyjście pod, pod to, co chcesz dalej ustawiać dla zawodnika. Czyli w sumie można, to jest uniwersalny zestaw, jak już kupisz raz, to te belki przód, tył są już i na asfaltową, tak. A i na asfaltową nawierzchnię, i na szutrowo. Zmieniając tylko i wyłącznie zacisk, no bo z przodu zacisk jest duży i tam nie wejdzie 15-calowa felga pod szutry, więc to trzeba byłoby zmienić. Natomiast amortyzatory też tak samo. Jak wspominałem, dwie firmy będą rekomendowane, z którymi współpracowaliśmy przy zwrotnicy i oni dopasowywali delikatnie swoje rozwiązania do naszego, a my troszkę do nich, więc można będzie, wiesz, wykorzystać. Top mounty, czyli też elementy, które wchodzą w zawieszenie, czyli w amortyzator, no, czyli amortyzator wchodzi w to, tak? Więc tak, top mounty będą też do seryjnego samochodu, natomiast w tej chwili w KW już są gotowe i w Samsonie też są gotowe z zestawem, więc my nie uważamy, już, że to będzie top selling produkt, będzie też produkt do seryjnego samochodu. W tej chwili tworzymy też poduszkę silnika i poduszkę skrzyni, te boczne poduchy, bo też chłopcy dali nam znać, że już to zaczyna się wyrabiać i można to poprawić. Tak, lata ten silnik czuć tak czasami. Więc tak to wygląda. W tej chwili tworzą się tylne sanki, jeszcze ich nie mamy, żeby pokazać, bo dosłownie dzisiaj będą spawane. Nie ma też tylnej zwrotnicy, która będzie dzisiaj, jutro frezowana. No niestety... Będąc na torze, wejdziemy pod samochód, tak, i zobaczymy. Więc słuchajcie, ja z tego miejsca chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek. Tym razem będzie odcinek na torze. Ja jestem bardzo ciekaw, jak będzie się prowadził GR Yaris. Fantastycznie się prowadzi jako seryjny, a jak już będą zamontowane te wszystkie rusztowania, to zobaczymy. Mam nadzieję, że uda Ci się zważyć samochód przed operacją i po operacji lub ewentualnie... Zrobiliśmy już to. Czyli zważyliśmy seryjny samochód, tak jak przyjechał do nas. Aha. I przed wyjazdem na Słomczyn zważymy samochód. Super. Powinno być w granicach 30 kg, albo i więcej. Że na lżejszy, tak, no to się okaże. Okaże się, jak to będzie, dlatego go zważymy zgodnie z Twoją rekomendacją. Taki był plan. Dobrze, my się widzimy w kolejnym odcinku na torze Słomczyn, a ja chciałbym Was oczywiście zaprosić do odwiedzenia strony. Link dam Wam tutaj pod filmem. No i oczywiście do śledzenia na Instagramie Werkline. Felix, no to widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!